No wyobraź sobie, że sprawiasz ludziom przykrość, a wydaje ci się, że jesteś taką słodką królewną dla wszystkich. Chamskość polega na tym typu podaj, weź, pozamiataj, na tej zasadzie, wiesz? Witam na kanale, ja jestem Dramcia, to jest kolejny odcinek z Twojej 5 minut. W ostatnim odcinku odpadł Kacper, Kasia, a Natalia dostała pracę jako asystentka na planie. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kto pierwszy od niemoza, ten wygrywa czas, start! Będziemy! Przepraszam, to już się zaczęło, ja nie wiem co się dzieje, kto co dotknie. Oni tak szybko mówią, czy ja oglądam na przyspieszeniu. Nie, wyjątkowo nie oglądam na przyspieszeniu, aż mi się zawiesił komp. Witam Was w kolejnym odcinku programu Twoje 5 minut w Hiszpanii. Dzisiaj uczestnicy ścigają się, kto pierwszy dotknie morza. No to będzie się działo, moi drodzy. Będą musieli dotykać wody. Nie mogę się doczekać, co będzie w następnym odcinku. Tutaj zapowiada się potężnie. Zapraszam gościa dzisiejszego, czyli chodźcie! Moi drodzy, zaczęliśmy od gościa od razu. Tak! W ogóle podoba mi się, że ten odcinek jest krótszy, trwa 53 minuty. Ostatnio trwał 1,5 godziny, więc ja nagrywałam to 2 dni. Nie mam pojęcia, jaki to będzie gość, ale zgaduję, że ktoś właśnie w okolicach ekipy. Wiktoria Kartoni-Bochnak oraz Patryk Murtalcio-Baran. 23-letnia influencerka i 23-letni youtuber. Dużą popularność zdobyli, tworząc własną grupę influencerów. Wiem, kim jest Kartoni i Murtalcio. To znaczy, Kartoni mi się przewinęła na karcie na czasie, a Murtalcio pamiętam z jego przeszłości. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle, jak działał wcześniej Murtalcio. Czy będziemy się kąpać w herbacie dobrej, takiej pysznej, z cytrynką? No nie, musi być 440. Ja pierdzielę! My friend! Kąpiel w herbacie! It's a good prank, bro! Mi się to mega podoba. It's prank, bro! Były to specyficzne filmy na pewno. Mega dużo z tamtego projektu wyniosłam, bo wiedziałam, jak nie podchodzić do ludzi. Na przykład takiego obgadywania siebie nawzajem, nakręcania się na jedną osobę. Jakby wydaje mi się, że jak mieszkamy i jesteśmy w grupie, to musimy razem działać, musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy swoimi wrogami. Bardzo ładnie mówi, ja się oczywiście zgadzam. Rozmowa to podstawa, zwłaszcza jak tworzycie jakąś grupę. Mega fajnie, no, mega tak fajnie. Uwielbiam. Ja się mega cieszę, bo oglądałam już ich wcześniej, taki mega sentyment mi pozostał po prostu. Ja ich nie oglądałam, ale wiem, że są bardzo dużymi twórcami obecnie. A co do dziewczyn bliźniaczek, to ja jestem zaskoczona, że one tak długo są w tym programie. Być może produkcja widzi coś, czego ja nie widzę. Dobra, tutaj Julita się pyta o hejt i jak sobie z nim radzą. Murtalcio tutaj gada, że no, był duży hejt i on się tego nie spodziewał. Ale po prostu wiedziałem, że jak będę z tobą, to się obronię. Jakiś ty mnie wyzywał w internecie, czemu ja tego nie mogę zrobić na niego? Przynajmniej nabiję sobie więcej statystyk. No i tak się stało, ponieważ po 3 dniach już ludzie przestali po prostu pisać i już byli, o, jednak są fajni. Ale też nie wiem, czy pamiętacie, ale ja też was mocno przygotowywałem, że tak będzie. Tak, tak, tak. Mówiłeś od samego początku. No to Fritz ostatnio też to mówił uczestnikom, że na początku jest hejt, a po kilku dniach wszystko jest okej. Okay. No cóż, no internet jest bardzo dynamiczny, także szybko zapominamy, wybaczamy. Wiadomo, nie każdy cię polubi, bo to jest niemożliwe. Dzisiejsi goście specjalni, moim zdaniem, są bardzo super. Dużo merytorycznych rzeczy wnieśli, dużo doświadczenia od nich się mogliśmy nauczyć. Nie wiem, czy też tak odczuliście, ale ja oglądając Oliwiera teraz, mam wrażenie, że on już się czuje dużo swobodniej przed kamerą i paradoksalnie chyba wchodzi w jakąś taką kreację tego, kim chce być w internecie. Nie mówię, czy to jest dobrze, czy nie, bo myślę, że każdy z nas po prostu, z twórców, wchodzi w pewną kreację. Niemniej na pewno warto być jej świadomym. Ogólnie moją radą dla was jest to, że to się tutaj nie kończy, to się tutaj zaczyna. Dokładnie, zgadzam się. Bez względu na to, czy odpadniecie w tym odcinku, czy już odpadliście, to jest po prostu przygoda, to jest jakieś doświadczenie, jakaś wiedza, znajomości. No ja bym powiedział, że nie zawsze gadanie cały czas i bycie głośnym jest na plus. Jest na plus. O kurczę, to może być mocna rada dla niektórych. Często było tak, że cały miesiąc nie mam jednego wolnego dnia, no i paruje trochę łeb, to nie jest tak, że... No jak ktoś nie lubi, jak ktoś nie lubi pracować, to niech zrezygnuje teraz, nie? Tak, bo tu jest naprawdę mega dużo pracy. Działanie, nawet nie w influencerstwie, bo raczej to są leniuchy śmierdzące, ale działanie ze mną. Ja sobie nie pozwolę, żeby osoba, która działa z nami, była leniem, ponieważ... szkoda szansy. Niech daje komuś innemu, kto będzie chciał zap***ać, po prostu. Nie wiem, jak wy uważacie, ale według mnie troszkę to wybrzmiało pejoratywnie. Tak jakby wrzucał wszystkich ludzi, którzy nie pracują, jako leni śmierdzących. I ja nie będę generalizować, są tak różne przypadki. Ostatnio widziałam TikToka, że dziewczyna powiedziała, żeby zamiast na terapię to zapisać się na siłownię albo zadbać o swoją cerę. Raczej Fritz tego nie ma na myśli, ale chciałabym też powiedzieć o takich Przepraszam. To moja butelka. Mam taką obok siebie, żeby pić wodniczkę. Pamiętajcie, pijcie wodę. Co chciałam powiedzieć?
że różne są sytuacje w życiu i czasami to, że ktoś nie pracuje, nie oznacza, że jest leniem. Patrzcie, widzicie to? Morze, no. Kto pierwszy dotknie morza, wygrywa. Serio? Wy będziecie mieli zadania moje, tak naprawdę. A wy będziecie mieli zadania Wiki. Kto pierwszy dotknie morza, ten wygrywa, czas start! Po raz kolejny tak podzieli ludzi, że bliźniaczki są razem. Naprawdę, rozdzielcie je. Dobra, ogólnie dostaję różne zadanka. Dać komuś kwiatka, tam nagrać TikToka. Pofarbuj włosy na różowo. Powiem wam, że to niepokojące, że obok jest wyzwanie z psem. Jak najszybciej dotknąć morza i w tym momencie mamy do zrobienia 20 zadań i musimy wykonać minimum 15. Jezu, 20 zadań. Ja wiem, że to są takie banalne zadania, ale po co aż tyle? To jest takie napychanie tego kontentu na siłę trochę. No to chillno, nie? Tak wygląda karta. Tak wygląda nasza karta. Udawaj Wikę przez 10 minut. Odwzoruj 3 zdjęcia Wiki z jej Instagrama. Skromna dziewczyna, wam powiem, skromna. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby... Wygrany był widz nasz kochany. Powiem wam, że ja nie czułam się wygrana, jak oglądałam niektóre odcinki twoje 5 minut. Jestem tutaj zadowolony z Mai. Wcześniej padł pomysł, żeby zrobić siestę. A ona od razu odmówiła, że nic ciekawego wtedy nie wejdzie do filmu, więc od razu to odrzuciła ten pomysł, to zadanie pod film. Bo nikt nie chce oglądać, jak ludzie siedzą przez 20 minut i nic nie robią. Mortalcie, oglądałeś ten pierwszy odcinek, jak siedzieli przez godzinę w kole? No, to był szalony odcinek. Challenge. We need to deal with something and I will give you one thing and you give me another thing. Okay. Thank you. No i elegancko Michał zrobił zadanie. Tak! Idźmy teraz z tymi zdjęciami. Ona ma właśnie takie dwa tutaj z przodu pasemka. Idealnie! Tą drogę było bardziej widać. To wygląda super. No, wygląda identycznie, naprawdę. Nie wiem, która to Wika. Dobra, no popraweczki, popraweczki. Idealnie. Dobra, i jeszcze weź... To przecież takie zdjęcie to... A nie, to pewnie w Polsce robi, a co ja gadam za głupoty? Już chciałam powiedzieć, że po co ta Kartoni do Hiszpanii poleciała robić takie zdjęcia, ale przecież nie robiła ich w Hiszpanii. Takie drzewo, to ja pod blokiem mam, koleżanko. Ale cudowne. Nie ucinaj mu rąk. To jest zdjęcie Wiktorii i Patryka. Nieironicznie Olek i Oliwier wyszli ładniej. W ogóle Olek jakie ładne ma włosy. Musi mi ktoś czas liczyć. Dobra, ja patrzę, jest 4 Dobra, koniec. Dobra, oszczędzę wam tego, bo... Zadanie, które mogą robić razem i wtedy nie będą wychodziły cringe'owo. Na przykład zadanie z małpką, tutaj Julita je robiła i Michał zaproponował, żeby reszta grupy się dołączyła, co było mega spoko. I widziałam tutaj, że Pola odmówiła. Pola! Będzie dywan! Czerwony dywan to nie. Ale swoją drogą, dlaczego nie pokazali, jak Pola odmawia? Nie pokazali też, jak Michał zachęca innych. Czy oni tego po prostu nie nagrali? Stwierdziłyśmy, że zaczniemy teraz z Karoliną przybijać 20... Piątek, Thank you. Jezu, to było straszne, biedny pan. Zrobiliśmy, że jednak znowu przerywamy to zadanie z piątkami. Nie do końca wiedzą, co mają robić, za co się złapać. Będziemy robić po prostu zadanie, że będziemy udawać Patryka przez 10 minut. Wika, ale posprzątałaś kupę Gengara wcześniej? Powiem wam tak, Michał rzeczywiście się angażuje. Ty, a może po hiszpańsku moglibyśmy to pisać? To u ciebie po hiszpańsku, nie po angielsku, zobaczymy. Dobra. Jezu, myślałam, że napiszę chuj przez samo H. Swoją drogą, temat przytulania jest dla mnie bardzo ciekawy, w ogóle dotyku drugiej osoby. Nie wiem, czy ja wam o tym mówiłam, być może nie, ale dużo o tym rozkminiam. Są osoby, które z góry na przykład cię próbują przytulić, dotknąć gdzieś i tak dalej. I mam taką refleksję na temat tego, że nie każdy czuje się komfortowo z takim dotykiem, a jest czasami poniekąd do tego zmuszany. I ja chociaż teoretycznie lubię się przytulać, też zależy z kim, to jak na przykład widziałam te tabliczki Free Hugs na jakichś konwentach, to ja z dala od takich ludzi. Przepraszam, jeżeli to jesteście wy. Jeżeli dwie osoby się na to godzą, super. Ale jeżeli inicjatywa jest z jednej strony, a druga osoba jest do tego przymuszana, no to to jest bardzo niekomfortowe. I to nas Także śpieszymy się! No, znamy! Słuchajcie, teraz my z moją siostrą robimy piąteczki. High five? High five. Maybe you? From Poland. Jest to... Bardzo niekomfortowe. Przynajmniej robią te zadania, tylko kurczę, znowu razem, naprawdę. To, że jesteście rodziną, to nie znaczy, że musicie się trzymać za ręce, no. Jeszcze tylko brakuje, żebyście wzięły włosy i splątały w jeden warkocz. One nawet setki mają razem. Challenge to do this. With your hair. With your hair. At woman? Yes. Ej, ja to wykrakałam, ja nie wiedziałam, że jest takie zadanie. Ja powinnam zostać jakąś jasnowidzką. Jackowski, ty już tam wiesz, czyść stołek dla mnie. Czy myślicie, że to się liczy? Tak. W ogóle jakie piękne włosy ma dziewczyna. Dobra, no to robimy to. Pan mi powiedział, że muszę popływać. Wyjmujcie ręczniki!
Żeby wejść do morza, muszą zrobić minimum 15 zadań, ale jednym z zadań, które oni robią, jest wejście do morza. Dobra, wiecie co? Error. Ogólnie jest bardzo duży chaos taki, że po prostu przy takich zadaniach trzeba nie tyle analizować. Jezu, ten wujek Łuki idzie jej wpierdolić, widzieliście to? To pewnie dlatego, że weszła do morza. Po prostu działa tylko i szybko. Dobra, moi drodzy, było cięcie, więc nie wiadomo, co się dzieje z Ulitą. Postanowiliśmy, że jako zabawkę dla dzieci kupujemy takie wiaderko. Pola póki co bardzo zgasła w tym odcinku, nie wiem, czy też tak uważacie. Wydaje mi się, że ona już trochę nie ma energii, nie ma troszkę już ochoty. Ja myślę, że byłabym przebodźcowana już podczas pierwszego odcinka. Dobra, tutaj wujek Łuki mówi, że o, coś po łebkach robicie. Weźcie, zróbcie ciekawiej. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale wujek Łuki ma świąteczny sweter. Nie wiem, kiedy to było nagrywane, ale zakładam, że na początku grudnia. W ostatnim odcinku oni mówili coś o Black Friday i sprawdziłam, że bodajże 21 listopada był. Doszliśmy do tego, że naszym prankiem będzie wkręcenie Mortalciowi, że przegraliśmy cały challenge. Gorzej jak przegracie, to w sumie nawet nie będzie prank. Nie kłam tak, koleżanko, żadne TV. Get a coffee for free. Okay. White coffee. White coffee, yeah. Okay. Udało się, mamy to. Wow, nakłamałaś obcy babrze już z telewizji dostałaś coś za darmo. Wyjazdy sponsorowane w ekskluzywne miejsca, hotel tylko pięciogwiazdkowy. Jakby był czterogwiazdkowy, to byłaby to ujma. Zamieniamy się, teraz do zielonych trafia Wika, a do drużyny żółtej jadę ja z Patrykiem for this. Do you want to exchange? Yes. Ewentualnie? Banana. Oh, for two bananas. Babeczka woli banany niż napój ekipy. You must try this. This is gift for from us. Is it a present for me? Yes. Zmusili ją, biedna. Widzę tutaj przepaść pomiędzy grupami, bo widzę, że oni są bardzo tacy zgrani. Dobra, tutaj zieloni się uczą hiszpańskiego i ziomek okazał się, że jest z Ukrainy i nawet rozumie polski. Dwa, jeden, go! No powiem wam, że nawet jak to oglądam, to rzeczywiście zielona drużyna wydaje się, że lepiej spełnia zadania, lepiej się w ogóle bawi, a w drużynie żółtej, no nie dość, że jest chaos, to wydaje się też taka napięta atmosfera. Jak tu przyszedłem, był taki chaos, że ja jak słyszałem to wszystko, ja nie wiedziałem, co się dzieje, no to co dopiero widzowie, wiesz co? Dobra, czekaj. A nie chcemy iść robić performance, zanim będzie ciemno? No tu się pokazuje, A w Super Shopie może czułość będą jakieś zamrożone, to będzie fast. Ale to nie będzie fast. Rzeczywiście, jak to oglądam, to mam ochotę skipować. Ani to w sumie nie jest mówione do widza, ani to w ogóle nie jest poukładane. Tak, tam musimy skręcić. Dobra. O, tu może będzie coś a la Rosman, potem kładę do włosów też. Z drugiej strony może być też tak, że na przykład dużo rzeczy wycinają z tego materiału od żółtych. Dobra, słuchajcie, musimy wam przerwać. Byliście teraz w 6 miejscach różnych, tak się fast fooda i to prawdopodobnie nie wleci do filmu, no to jest strasznie nudne. Mówiłam Jackowski, bój się mnie. Właśnie usłyszeliśmy, że wycięli mnóstwo rzeczy. W ogóle jest straszny chaos i nie jest w ogóle wytłumaczone. Trochę mniej tryhardu i troszkę trzeba dodać 10-20% więcej opowieści dla widza o tym, co się dzieje. Też o tym mówiłam, to jest przerażające, ale my się rozumiemy. Have a challenge to use your scooter for just 12 seconds. What the fuck? To jest potwór z napisem Arbus na koszulce. Szanuję. Jednocześnie ostatnio wam pokazywałam, że Oliwier jeździł na dyskorolce, także ja tutaj wiedziałam, co się święci. Siostry, miałem wrażenie, że strasznie mało się po prostu dzisiaj udzielały, gubiły się. Jak oglądam siostry, to ja mam wrażenie, że po prostu przyszły jakieś wicki. Przepraszam. Jak się skończy ten program, to po prostu o niektórych uczestnikach zapomnimy. Moim faworytem w drużynie zielonych jest, myślę, że na tą chwilę Olek, a w drużynie żółtych jest to Julita. Powiem wam, że z Olkiem mnie troszkę zaskoczyła, myślałam, że powie na przykład Olivier, ale jednocześnie uważam, że cała grupa zielona jest całkiem mocna. No jeżeli chodzi o grupę żółtą, no to najsłabiej wypadają po prostu siostry. Dobra, smerfetka. Dobra, teraz prezentacja do kamery, czy zaliczamy ten challenge? No cóż, przynajmniej nie pofarbowali żadnego psa, a farba i tak się zmyje. Będzie dobrze. Jeżeli miałbym oceniać osoby, które najbardziej mi zapadły w pamięć, Julita jest strasznie taka radosna, godna. Okej, ja nie miałam akurat takiej refleksji podczas oglądania, ale być może na żywo też po prostu jest inaczej. Dobra, oni tutaj się spotkali ponownie całkowicie przypadkiem, więc postanowili zrobić wyzwanie za wyzwanie. Tam się wymienili ubraniami, a tam ci zagrali w łapki. Mnie to nie chodzi tylko o to, żeby wygrać, ale żeby współpracować. Michał zaproponował, żeby reszta grupy się dołączyła. Pola odmówiła. Naszej kosmetyki dzisiaj chowam do torebki. Nigdy nie słyszałam tej piosenki.
Aczkolwiek, no, trzeba być naprawdę skromnym, żeby dać takie wyzwanie. Byłaś tylko chwila, twoje usta smakowały jak wanilia. Na pewno to są fani Freeza, po prostu są nieśmiali. W głębi duszy ten koleś idzie i myśli sobie: oj tak, dobry teledysk, numer jeden karta na czasie. Było klaski. Tak? Mamy widzę, mamy widzę. Dobra, lego, ćwiczmy zadanie. Zadaliśmy wszystkie 15 zadań, właśnie wchodzimy do wody. Tak, ale dobra, mamy finito, drużyna żółta wchodzi do morza. Jednocześnie wydaje mi się, że dostaną dużo pierdol na panelu. Ja bym była Olkiem w tej sytuacji, Boże, jak ja nie cierpię zimnej wody. Nie chciałem wam przeszkadzać w restauracji, bo jak wchodziliście, to tamta drużyna wygrała, nie? Nie! Ale jesteście na podium, zajęliście drugie miejsce. Jesteście pierwsi od końca, pocieszające. Wasza nagroda! Wow! Nie gadaj, naprawdę? O Boże, współczuję, to jest kara, a nie nagroda. Wydaje mi się, że dzisiaj był taki chaos w grupie, gdyż ja byłem w tej grupie. Ja daję takiego chaosu. Ale po prostu taki jestem i można to zmienić, ale czy to wyjdzie naprawdę? I love you! Taki właśnie jest Michał. To jest Michu typowy. Czemu był chaos? Przez Micha. Trochę przez Micha, ale każdy z nas dołożył swoją cegiełkę. Najgorzej w grupie dzisiaj mi się pracowało chyba z Polą, dlatego że no troszkę jakby widać było, że tak mocno do tej kamery chcę pójść. Jednocześnie Karolina, ty się prawie w ogóle nie pokazywałaś w kamerze. Nawet nie musiałam wycinać, bo nie było z czego. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do panelu. Cześć. To może teraz najsłabszą osobę z tej grupy, co? Chodź, Maja. No ja wiem, czemu Maja jesteś tutaj wyłoniona jako najsłabsza. Mhm. Wiesz czemu? Nie. Bo nie było cię na wspólnym spędzaniu czasu z resztą. No tak, byłam wczoraj trochę zmęczona wieczorem. I myślę, że to jest jedyny powód, dla którego można by mieć coś do zarzucenia tobie. Dobra, znowu Freeze broni Maję, ponieważ wczoraj wieczorem ona położyła się do łóżka. Wow, dziewczyno! Nie możesz tak robić. Idź i nagrywaj z nimi, jak siedzisz, płaczesz, śpisz, cokolwiek. Ma być content. Tak byś wyszła z odcinka, zanim się skończył. No, ale było super, fajnie, także też oczywiście Maja, jesteś bezpieczna dzisiaj. Dziękuję bardzo. By the way, ja tego nie pokazuję, jak oni tam siedzą na kanapie i czekają na werdykt, no bo nie jest to jakoś turbo dla mnie istotne. Dominik? Okazałeś się być w realu lepszy niż myślałam, że będziesz. Z TikToka można było cię ocenić jako taką... Pajac? No... Debil? Boże, głupek? Pozer, o, jeszcze tego brakowało. Mieliśmy cię trochę inaczej niż jesteś w realu i myślę, że właśnie te TikToki były bardziej na twoim niekorzyść. Jakie macie odczucie co do Dominika, bo ja mam bardzo mieszane. Obawiam się, że będzie odwalał różne rzeczy. Być może się mylę, mam nadzieję, że tak. Dobra, teraz druga grupa. Cieszę się bardzo, że jednak cię wzięliśmy tu ze sobą, bo no coś pękło i jest teraz o wiele lepiej, nie? No zresztą z tą wanilą, Jezu, tak. To było wspaniałe. Stary, uratowałeś to. Dobrze, wiemy, Friso, co ci chodziło, po prostu chciałeś usłyszeć o klaski za swoją piosenkę. Okej, okay, cała czwórka tutaj jest zagrożona. Pola jest w szoku. Julita udaje, że nie. Montażyści mieliby ogromny problem ze sklejeniem z tego. Na bank by trzeba było milion overvoice'ów dogrywać, bo właściwie nie wiadomo było, o co wam chodzi. No cóż, no ja się zgadzam z nimi, był chaos. Jednocześnie sama wspomniałam o tym, że nie wiadomo, ile rzeczy zostało wyciętych. Jak to, Julita, się stało, że ty sobie nie poradziłaś z nimi wczoraj? Było bardzo ciężko współpracować. Nie wiem, czy to kwestia jest tego, że były cztery dziewczyny u nas w grupie. Często jest ciężej się dogadać, jak jest więcej kobiet. To zależy od jednostek, moim zdaniem, a nie od płci. Okej, okay, a kto według ciebie był najgorszy z tej trójki, co stoi do tobą? No powiedz, że jakaś bliźniaczka, no powiedz to. To kto był najlepszy po tobie? Według mnie Pola. A po Poli? Wiktoria. Okej. Okay. Czyli, łagodnie mówiąc, Karolina out. Jakbyście mieli wskazać z ich wszystkich jedną osobę, z którą macie najlepszy vibe, to by to był. Julita. A ty, Patryk? Ja dam Julitę. Więc widzisz, Julitka, najstarsza jesteś. Mówią do ciebie mamuśka. Jezu, ile Julita ma lat? 21? Dobra, jestem starym boomerem, okej, okay, pogodziłam się z tym. Chodź, Karolina, do nas. Ja widzę, Karolina, że ty czujesz się, że ty odpadasz zaraz. No, czuję stres, czuję. Czujesz stres, ale co, jesteś przekonana, że odpadniesz za chwilę z tej czwórki? Nie, nie jestem przekonana. Widać, że jest przestraszona, zestresowana, o czym mówi jej mowa ciała. Moim zdaniem bliźniaczki powinny odpaść. A kto był u was w grupie najsłabszy, twoim zdaniem? Jeżeli mam oceniać z całej grupy, to... Z waszej piątki, tak. Tak. Powie Pola. To wydaje mi się, że ciężko się pracowało z Polą.
dobra. W ostatnim odcinku Karolina nie płakała. Jak jest off camera, to jest super i normalnie Pola jest miła i tak dalej. Ale jak jest kamera włączona, to no wczoraj było mnóstwo takich sytuacji, w których gdzieś tam staraliśmy się podchodzić i mówi do tej kamery i tak dalej. Dobra, tutaj ogólnie Karolina się przyznaje do tego, że no nie dogaduje się z Polą, przynajmniej jak jest włączona kamera, bo poza kamerą jest spoko. No jak widzicie, też się popłakała. I ja rozumiem, że to są emocje. Zapewne tym ludziom po prostu zależy na tym programie. Z jednej strony mam wrażenie, że Pola nie do końca dba o resztę grupy, bo bardziej chce robić content dla widza, a z drugiej strony Karolinie brakuje asertywności i się nie wybija na tle grupy. No jakby nie patrzeć, to żadna skrajność nie jest dobra. Ja muszę ci od razu powiedzieć, że ty jako osoba zrobiłaś bardzo duży progres. Sam fakt tego, że ze mną dyskutujesz teraz, to jest dla mnie coś nowego. I odbieram to jako twój sukces. Powiem wam, że w sumie to prawda. Karolina do tej pory praktycznie stała sparaliżowana i tylko płakała, więc fajnie, że w ogóle umie jakkolwiek dyskutować z wujkiem Łukim. Jednocześnie wydaje mi się, że ten program to dla niej zbyt dużo. Chodź, Pola, proszę. Ty jesteś osobowością, która potrafi bardzo mocno namieszać. Jesteś dziewczyną, która wchodzi i bierze swoje. Ale nie może być tak, że sprawiasz komuś przykrość. Zaczynają się pojawiać takie też jakieś nieciekawe sygnały, które zauważam w związku z tobą. Na przykład traktowanie przez twoją osobę pracowników jest no takie dosyć zastanawiające. Wiesz, po pierwsze to nie są twoi pracownicy, po drugie no raczej by się chciało, żeby ktoś miał szacunek do innych osób, jak ich o coś prosi, a nie mówił to z taką wręcz, no niektórzy to odbierają jak nawet pogarda. Ten twój ton narzuca, że jakbyś od nich wymagała, żeby to zrobili i ludzie się z tym czują niekomfortowo, to powoduje, nie? Żeby... Powiem wam, że jestem zaskoczona, bo kurczę, dlaczego tego nie pokazujecie? To są takie kluczowe tak naprawdę kwestie, które nagle wychodzą na panelu i my jako widzowie po prostu dostajemy taką informację w twarz. Jak rozumiem, to się działo na backstage'u, więc to nie było nagrywane. Już wcześniej pojawiały się różne zarzuty w kierunku Poli, na przykład Budda zauważał jej ton, także wydaje mi się, że coś w tym jest. Ale no nie jest to dobry sygnał, jeżeli dopiero raczkujesz w tym świecie i to, że jesteś w programie u Friza, nie znaczy, że jesteś jakimś lepszym człowiekiem. No, no nie. No cóż, no ja trzymam kciuki, żeby oni gdzieś tam mieli jakąś autorefleksję i żeby mieli też wdzięczność do tych ludzi dookoła. Wczoraj ci 3 razy zwróciłem uwagę, pewnie nie słyszałaś. Tak, tych trzech bo poprzednich. To było głośno. Za czwartym dopiero usłyszałaś, że jak powiedziałem, żebyś może poprosiła o to Natalkę. To był jeden z tych momentów, nie? Jasne. I ich w trakcie dnia widziałem kilka. Okej, to wezmę do siebie i masz rację w tej kwestii. To nie zmienia faktu, że ja mam ogromny szacunek do każdego tutaj. Fajnie, że w takim razie nie polemizowała z tym i mam nadzieję, że to sobie przemyśli, bo być może mówi w taki sposób automatycznie, a jej intencje są naprawdę okej. Dobra, tutaj Pola mówi, że to był też taki odcinek, że drugi raz pracowała z siostrami, że był wyścig i tak dalej. Oni mówią, że to wszystko wiedzą i to są tylko wymówki. Dobra, słuchajcie, teraz jest Wiktoria i jest jakaś drama o popychanie przed kamerą z Polą. Ja mogłam wziąć jakąś herbatę, bo tutaj naprawdę spill the tea. Raczej nie chodzi o nasze relacje, które mamy gdzieś tam między sobą. Na pewno z Polą mam trochę gorszą, ale no indywidualnie podeszli i kiedy ja coś chciałam mówić, to no przez przypadek Pola na mnie wpadła, może zrobiła to celowo, ale nie chciała. No tak, ja jak byliśmy na plaży, to powiedziałam, że jestem zawiedziona sobą i że przykro mi jest. Kurczę, powiem wam, że ja nie przypominam sobie takiego momentu, ale skoro oni o tym mówią, to musiało się to zadziać. Dobra, tutaj jest szybka narada, bo podobno komuś ego skacze. Chcielibyśmy was zapytać, kto z tej całej grupy, kiedy widzicie, że zaczyna się jakiś problem, kto jest nawet, nie wiem, niemiły albo przedmiotowo podchodzi do was albo do naszych pracowników. A ja co do Julity i Olka, oni jakby bardzo przedmiotowo traktują mnie, no i Julita do mnie przychodzi i daje mi telefon, mów tego, podtrzymaj mi to. Tak samo Olek woła mnie z salonu i mówi tak do mnie. Zuza! Zuza! Tak, Karolina jeszcze raz. Pierwsza przyszła pomóc wczoraj posprzątać, jakby... Jako jedyna, tak naprawdę. Tak. I po niej przyszli, jakby zobaczyli, że ona nam pomaga i wtedy przyszli jakby inni uczestnicy. O kurde, no to będą drymy, powiem wam, potężny panel. Jeżeli oni tak traktują tych ludzi, którzy są na planie, żeby im pomóc, to nie zapowiada się dobrze. Bo wiecie, być może uczestnicy inaczej zachowują się w stosunku do Friza oraz jego gości, a inaczej do reszty produkcji. I jeżeli padają tam jakieś rozkazy w ich kierunku, to jest bardzo czerwona flaga. Okazało się, że ty również podchodzisz do nich bardzo często z taką wręcz pogardą. Może nie pogardą, ale przedmiotowo.
brak używania słów typu proszę, typu dziękuję, korzystanie z nich jakby byli waszą własnością, to nie jest okej. Okay. Ale ja bym chciał, żeby to była lekcja i nauczka dla wszystkich. W ogóle Julita jak się patrzy z taką trochę pretensją do nich, jednocześnie się zastanawiam, dlaczego ci ludzie z produkcji nie zgłaszają takich sytuacji wcześniej. Tyle się mówi o tym, żeby rozmawiać, kiedy jest jakiś problem, a jednocześnie dopiero w takim momencie wychodzą brudy. Traktujecie innych tak, jakby się to wam należało? Wiesz, to są ludzie, którzy są 100 leveli nad wami. Należy im się szacunek i nie pozwalać sobie na rzeczy, które wydają wam się śmieszne, bo dla nich nie są. To są ludzie, którzy pracują tutaj, jak wyjdziecie spać. Zgadzam się. To są nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim ludzie. No wyobraź sobie, że sprawiasz ludziom przykrość, a wydaje ci się, że jesteś taką słodką królewną dla wszystkich, no. Mi się teraz po prostu głupio bardzo, że coś i dobrze ci jest głupio. Odebrane inaczej. No to dobrze, ale my szukamy osób, z którymi nam się będzie dobrze współpracowało. Jestem zdziwiona, że ktoś mógł odebrać to, że w jakiś chamski sposób się odnoszę do kogoś być może, bo akurat to jest ostatnie, co bym mogła zrobić. Chamskość polega na tym typu podaj, weź, pozamiataj, na tej zasadzie, wiesz? Dobra, końcowo Julita i tak jest bezpieczna, ale dostała porządny opierdol. Dobra, ja lekko przewinęłam, bo oni się tutaj wszyscy bronią i bliźniaczki zaczęły mówić, że jak jedna odpadnie, to druga też rezygnuje. Dziewczyny, naprawdę, walczcie o siebie. Czy wy w ogóle wiecie, że ten program wygrywa jedna osoba? Ja dowiedziałam się jakoś w 4., 5. odcinku, ale się dowiedziałam. Wy jesteście w 7. Przejdźmy do tego werdyktu. Do grupy, która stoi tam i dołączy do kolejnego odcinka, przechodzi Karolina. Nie wiedziałam, czy klasnąć, czy nie klasnąć, bo tak sympatyczne dziewczyny, ale tutaj nie chodzi o to, żeby być sympatyczną osobą i kropka. Znacie moje zdanie? Znacie Every Night? No brakuje jej charyzmy po prostu. A ty jak się czujesz? Jesteś dumna z siostry? Co, dumna? Dumna jesteś? Wiem, że musi dawać siebie 100%, a ona gdzieś tam może czasem o tym zapominać i nie myśleć przede wszystkim o tym, co myślą o tobie inni. Bo są tu osoby, gadałyśmy o tym, które nie są szczere, przychodzą do nas, obgadują nas, kogoś innego, przepraszam, do nas? A później siedzimy we dwie, patrzymy, idą sobie do łazienki te osoby obgadać nas i myślą, że my tego nie słyszymy. Kto obgaduje? Jak już mówisz, to nazwiskami proszę. Dobra. No to słuchajcie. Nie, no ja chciałam nazwiska. Wiktoria, odpadasz dzisiaj z programu. Pola, zostajesz w programie. Pola zostaje, Wiktoria odpada. Tak średnio jestem usatysfakcjonowana z tej decyzji. Wydaje mi się, że Karolina jest przepychana na siłę. Na pewno jest sympatyczna i wydaje mi się, że ma dobre serducho, ale znika w tym tłumie. Cóż, tutaj się kończy odcinek, jestem ciekawa waszego zdania. Ja wam jak zwykle dziękuję za oglądanie. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na moje wszystkie social media. A tymczasem ja was ściskam ciepło, bez odbioru.